No, tutaj takie rzeczy zaczęli teraz pisać. Wszyscy wydali dobrowolne pozwolenie na publikację materiału w internecie. No i tutaj idziemy. Wydajecie rozrzeszenie na zapis tego Wydaje pan rozmowy i pozwolenie publikację na tutaj. Jak was publikację familijność? Na tego imię Dmitry materiału, tak? Mikołajczyk. Число się 18.09.2001 года рождения. Номер людей. 2001. Родился в городе Волгоград, Калачевский район. Фактический адрес Волгоград. проживания. Город Волгоград, Калачевский район, поселок Мешка в КБ, улица Волгограде. Молодежная, дом 9. На вообще. На всякий случай. Инстаграм. На всякий случай Инстаграм. Инстаграм. Прочитай, как там лучше. Читай, Вадим, как там. Так, Инстаграм того хупака мамы. Gdzie jest ten Instagram? Instagram, Instagram. Instagram, niżnie podczerwanie. Sekunda. Przeczytaj, jak tam było. Lamin. Lamin. Jeszcze raz. Instagram, niżnie podczerwanie. Nic nie widzę, co on tam pokazuje. Niżnie podczerwanie. Instagram, niżnie podczerwanie. N. Wieles. To jest chyba on. No nie, zamknięty ma. Niżnie podczerwanie Rus. Rus. Dobra, ma zamknięty Instagram, ale jest w Łogogradu. Dmitry Naumow. No to trudno. Tak, no, opять-таки Instagram zakryt. No, Instagram jest zamknięty, ale gdyby ktoś chciał, mógł wejść tam, sprawdzić. Jak pan trafił na Ukrainę? W nocy 23 na 24 ogłosili bojowe trwogę, załadowaliśmy się do BMP-2, pod czym jechaliśmy cały dzień, całą noc. Ile was było w kolumnie? W kolumnie jechało 6 samochodów i KAMAZ. Tak. Według moich danych. A ile w ogóle jechało ludzi? No nie powiem panu, na pewno nie mieliśmy pełnej jednostki. No ze 40, ze 40, z 40, od 40 do 70 osób. Jechaliśmy cały dzień i całą noc, jechaliśmy jako desant. Później zatrzymaliśmy się w jakimś lesie w nocy, tam mieliśmy nocleg, czyli no tam po kolei wokół BMP chodziliśmy. Później rano, jak już zaczęło świtać, pojechaliśmy znów, jechaliśmy gdzieś. Gdzieś około, to był chyba obiad, zaczęli nas ostrzeliwać. Dowódca samochodu powiedział, że cofamy się i gdy zaczęliśmy biegnąć, to zaczęła się strzelanina. Nie wiem, wiedziałem, gdzie biec. Zobaczyłem, że byliśmy na samej górze mostu i jeśli jechać, to wychodzi na to, że po stronie prawej był metalowy ten zderzak, był metalowy z prawej stronie. Ja pobiegłem za niego i pobiegłem, schowałem się za tym zderzakiem, zacząłem rozumieć, gdzie jestem, zobaczyłem znak Hersoń. Z daleka zobaczyłem jeszcze jeden znak Młodzież czy coś takiego. Młodzież. A po tym, jak zaczął się już taki mocny ostrzał, nasz sprzęt zaczął się cofać. I tam była stacja paliw, schowaliśmy się za tą stacją paliw. Tam była wyrwa, siedzieliśmy tam około półtorej godziny.
У нас у всех уже началась паника. И там wszyscy zaczęli panikować. Сержанты все бегали, типа, сержанти бегали. Надо отступать. Же мовили, что треба ще цофать. Половина Миала проблем с автоматами заклинить. Zacięte jakby automaty i ze wszystkich BMP strzelały tylko, zacinały się, dwie BMP tylko strzelały, a 6 było na początku, tak było 6 i to ten BMP, w którym ja byłem, to ani razu nie strzeliliśmy i gdzieś po środku w lesie staliśmy i przestała w tym BMP działać elektronika i tylko ręcznie, manualnie wszystko można było kierować wszystkim. Po tym, jak się skończył ostrzał, powiedzieli nam, że wsadzamy się do tych samochodów i potem wleźliśmy do samochodu. Ktoś na górę wlazł, dlatego że gdy staliśmy tam, to zaczęli nas ostrzeliwać i później załadowaliśmy się, wyjechaliśmy, był most, pojechaliśmy wprost, jechaliśmy gdzieś, nigdzie nie skręcaliśmy, jechaliśmy dwie godziny, za dwie, za trzy godziny, zaczęło się robić ciemno. Później powiedzieli nam, że znów się cofamy i gdy wylazłem, zobaczyłem, że po lewej stronie była kolej i od daleka widziałem, że była jakaś wioska i były te sale rolnicze, czy jak to się nazywa, hangary. Później zobaczyłem, że tam właśnie był pas leśniczy i za tym, za tą drogą kolejową i tam były kamazy. No, nikt nie tak i nie wyjaśnił. Nikt nie wiedział, nasi, czy to są nasi, czy nie nasi. I nic nie robiliśmy dalej. Po czym zaczęliśmy powoli podchodzić do Rudnego i nie do Rudnego, w sensie do dowódcy Rudnego. I pytaliśmy go, co się dzieje, dlaczego stoimy, dlaczego pojechaliśmy wprost, a nie do tyłu. Dlaczego? A on nie chciał odpowiadać na te pytania, unikał. Powiedzieli nam, żebyśmy zajęli kręgową obronę. Stałem paralelnie obok drogi kolejowej i patrzyłem w inną stronę. Zobaczyłem, jak te kamazy wyjeżdżają, czyli już nie z tyłu, one były już z przodu. Z przodu przejeżdżały, gdy one ukryły się w lesie. Z lasu pojawił się helikopter. Ja wziąłem swój karabin i pobiegłem w stronę kolei. I tam były krzaki, ja się położyłem w krzakach, ledwo zdążyłem tam dobiec. Zaczęła się strzelanina. Nasze BMP faktycznie wszystkie zostały uszkodzone. Jedno BMP się paliło, pamiętam na pewno. Po czym ja wstałem i cała nasza piechota zaczęła się rozbiegać po lasach i usłyszałem, że sierżanci krzyczali, że idziemy w stronę wioski i ruszamy do wioski małymi grupkami. Potem znalazłem towarzysza Hridowa i Dolganowa. Zaproponowałem iść nie tak jak wszyscy, a do pasu leśnego, że jeśli będzie helikopter, to z tym karabinem daleko nie ucieknę. I żebyśmy szli lasami. Sekunda, on miał nie karabin, a coś większego, pulemiot. To jest u nas
Kulemet, ale... Karabin maszynowy miał. W деревне увидели там фонарики и не дошли до деревни. Дошлись до вёски, zobaczyliśmy tam latarki. Zobaczyliśmy latarki i nie chcieliśmy tam iść, ponieważ może, być może to była obrona terytorialna, żołnierze, nie wiadomo było, czy to jest wioska i dlaczego tam stoi sprzęt. Wróciliśmy trochę do tyłu, były tam gęste krzaki, trzeba, czekaliśmy na ranek, na poranek, pospaliśmy trochę. I jak myśmy się obudzili, zaczęliśmy się zbierać do wioski, ponieważ mieliśmy takie informacje, że tam powinni byli być nasi. I mieliśmy taki kanał, no, jakby to nie kanał, ale takie betonowe, no jakby to nazwać, betonowe takie rzeczy. Jak weszliśmy na ten kanał, to zobaczyliśmy z daleka, jak jedzie sprzęt, pojechał, nie wiedziałem tego, co to był za sprzęt, ale zrozumieliśmy, że to są nasi i postanowiliśmy wrócić do tego miejsca, gdzie została rozbita kolumna i zabrać, spróbować znaleźć jedzenie, dlatego że dwa, trzy dni nie jedliśmy i znaleźć radio, żeby przynajmniej jakoś się skontaktować z naszymi. To prawda, że dostawaliście racje żywnościowe z 14-15 roku? No w ogóle... W naszym samochodzie w ogóle nie było żadnych racji żywnościowych. Nasz sierżant przed tym wszystkim, co się działo, on się napił. I jak mieliśmy trwogę bojową, to nie zdążył nawet wziąć z nami, nie wziąć racji żywnościowych. Czyli on miał, zaczął chlać, zachlał i zapomniał wziąć racji żywnościowych, tak? Tak. W tym czasie, jak mieli nam rozdawać racje żywnościowe, to było jeszcze w jednostce wojennej, tak? To było jeszcze między armiańskim i flatowym, tam gdzie nasz obóz był praktycznie. Czyli on był pijany, tak? Się wsiadł do samochodu i pojechał. I wszystko zostało tam, tak? Jeszcze kilka razy stawaliśmy po drodze. Kilka razy też zgubiliśmy się od kolumny. Ale jakie miał stanowisko ten sierżant? Był dowódcem jednostki. Ale też był jednocześnie mechanikiem, kierowcą. Czyli był i kierowcą, i dowódcą jednostki. Tak, ale on jechał, kierował autem, tak. Pijany przecież był. No i co z tego? No, ale pijany jechał, tak, jechał pijany, dobra. Co się stało z całą resztą, z waszą ekipą? Jak biegłem, zobaczyłem dwóch rannych, ale zabitych nie widziałem. A gdzie się podzieli ci ranni? Na początku ciągnęli nas ich z nami, później zauważyłem, że ten kamaz, który był z nami, kogoś tam zaczęli czołgać, kogoś z nami tam wzięli. Zaczęliśmy panikować, rozbiegliśmy się. Podjechał kamaz i tam byli pozostali ludzie. Rozumiem, tak. I po czym doszliśmy do tego zniszczonego sprzętu, stał tam Tajfun chyba się nazywa. Rozbity medycyński samochód, medyczny. I nie zwróciliśmy uwagi na sprzęt i zobaczyłem tam jeszcze jeden BTR. Ukraiński, tak? Nie, nasz BTR. Bliżej do wioski, ale nie wiem skąd się tam wziął ten BTR. Stało dwie albo trzy rozbite nasze BMP.
No ja po prostu nie zwróciłem uwagi, потому что nie zwróciłem uwagi, dlatego że nie zwróciłem uwagi, dlatego że tam, jak już później dowiedziałem, była terytorialna obrona. I oni zaczęli zdawać broń. Ja łaziłem obok tajfunu i zobaczyłem tam czyjąś stopę. I były wybite drzwi. I gdzie tam ludzie włożą, to tam też była krew. Czyli odorwaną stopę pan widział, tak? No tak, tak, odrwaną. Czyli od osobną odrwaną, tak. Czyli tam nie było, przy czym tam nie było żadnego trupa ani nic takiego. Po czym nas przeprowadzili na do wioski, nakarmili, napoili. Ale kto? No miejscowi. A jak pan się z nimi spotkał? Obok sprzętu. Przyszliśmy szukać racji jedzenia, oni już tam byli. W sensie radia. I to wszystko w jednym momencie się stało. I jaki mieliście dialog między sobą? No, zaczęli. Szedłem jako ostatni, gdy przekroczyłem kolej. Zobaczyłem, że nasi chłopcy już rozmawiają z nimi. Zobaczyłem i wtedy zrozumiałem, że to na pewno nie są nasi. Po prostu usiadłem i słuchałem, a chłopaki z nimi mówili, że no, że my chcemy się poddać, nas zostawili. Oni powiedzieli, że wam wy i tak wrócicie przecież z powrotem. No i że jak pójdziecie z powrotem, to was mogą zabić po drodze gdzieś nasi miejscowi. No i postanowiliśmy, że wszystko oddajemy, automaty, wszystko. Czyli pana miejscowi, rozumiem, pana wysłali na do wioski, tak. To zadzwonili na policję, wzięli nas na izbę. I to już trzecie więzienie wychodzi teraz. Rozumiem. I co pan może powiedzieć tym, którzy teraz chcą przedostać się na Ukrainę z Rosji? W ogóle niech tutaj nie jadą, dlatego że nie ma to sensu, jest to strata życia ludzi, strata żyć. Dlatego że naprawdę ile już wiadomości zobaczyłem, że mamy to samo w walkach i że walczymy tak naprawdę ze swoimi braćmi. No jakby to powiedzieć panu? Brat nie idzie przecież zabijać brata, jeśli to jest brat. A jeśli już idzie na brata, to już nie jest bratem. Tak? Co by pan zrobił, gdyby pan wiedział wszystko do przodu, gdyby pan się ukazał na miejscu tych ludzi, których wysyłają teraz? No zwolniłbym się, może jakoś posiedziałbym lepiej w więzieniu niż głupio tracić życie, rozumiejąc, że to jest po prostu rozkaz jakiś. O nas nawet nie myślą zbytnio, ile nas chłopaków umarło. I daj Boże, żeby oni byli żywi, dlatego że, tak jak powiedzieli nam miejscowi, że nasi stali w tej wiosce faktycznie. I wzięli tam miejscowy sprzęt. Słyszę. Halo. Siostra. O, Dimka, cześć. Cześć. Dima. Cześć. Jak tam, co tam? Gdzie jesteś? Jestem w niewoli. Mieszkam, żyję, jestem zdrowy. Dobrze, że zadzwoniłeś. Widzieliśmy, wiemy. No i co tam w domu? Jak tam mama? Mama się trzyma, matka. A co tam u ciebie? No, fajnie, dobrze, że żywy zostałem. No to już zrozumieliśmy, że dobrze, że żyjesz.
A co jeszcze powiesz? No nic, no czekam. Czekam, jak mnie wymienią, no nie wiem. Czy u nas tam coś ruszyło w ogóle? No coś niby tak, ale wiesz, przecież wszystko dobrze wiesz o wszystkim. A rozmawiasz z matką, nie? Co tam w ogóle? W porządku u niej? Tak, wszyscy teraz rozmawiamy. No, oprócz ciotki, która gdzie jest z tamtej strony, ciężko z nią się rozmawia. A ten... Gdzie Witalik z Denisem, nie wiesz? Wszyscy tutaj są. Dobrze, dzięki Bogu, że tam są. Bardzo się martwimy o ciebie, ja też. No mam trochę lepszą sytuację niż reszta. Wiem o tym, tak, absolutnie wszystko wiem. Jeździłam do ojca, odwiedziłam go. Częściej odwiedzaj ojca. I tak jeżdżę do niego. Ciebie tak jak wszystkich nagrywają na wideo, tak. Rozumiem. Czyli w sieci ciebie mam szukać, tak? Iści swoich kanałów na Telegramie. Tak, tak, jestem tam, cały czas tam siedzę. Po tym pierwszym filmiku, które nagrali z Michajłowem, to potem wyszli na nas w sieci i myśmy się dowiedzieli, że ty jesteś nie w niewoli. Wszyscy wiedzą, że ja ten... Tak, wszyscy wiedzą, najpierw twoją powiedzieliśmy jednostkę. A co twoja jednostka powiedziała? Powiedzieli, że zajmują się, powiedzieli, czekajcie, czekamy. Czekamy, wierzymy. Czyli pan jest oficjalnie na liście jeńców, czy jesteśmy wpisali nas na listę jeńców? Tak, mówili, że tak. No nie wiem, tam nie widziałam, osobiście nie widziałam, ale nam o tym mówili. Mówili. Ale tak naprawdę, no sam wszystko rozumiesz. No rozumiem, tak. Rozumiem, jakie mamy piękne wojsko. No ale my jakoś ręce nie składamy. Mamy opcję tylko czekać i pozostaje nam nadzieja. Rozumiem. Mówi pan z tamtej strony, czyli ma pan tutaj kogoś z Ukrainy, tak? Czy mamy tutaj rodzinę z Ukrainy? Czy mamy rodzinę na Ukrainie? Tak, mamy daleko. Nigdy nie spotykaliśmy się z tą rodziną, nie rozmawialiśmy, ale niby są jakaś rodzina jest na Ukrainie. Rozumiem. O tym wiedzą tylko nasi rodzice i tyle. Zada pan jakieś pytanie, czy nie? Zadam. Mam takie pytanie, siostro. Nie trzeba odpowiedzieć. Nie trzeba. Można odpowiedzieć. Dlaczego Rosjanie zabijają Ukraińców? Czy ty nas o to pytasz? Ja w ogóle nic nie rozumiem. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, na wasze pytania. No, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam odpowiedzi na te wszystkie pytania. Jesteśmy wszyscy w szoku. Jesteśmy po prostu w wielkim szoku z tego, co się dzieje. Po prostu rodziny zniszczają rodziny. Gdzie to było? Czy było to kiedyś w ogóle możliwe? No tak. Ja mówię, że do mamy trzeba zadzwonić, zapytać. No dobra, to możemy zatrzymać i z mamą porozmawiać. Wspieramy, dlatego że ona i tak jest mała. A, słaba, nie mała. Dimka, wszyscy czekają, wszyscy mają nadzieję, wszyscy się martwią bardzo. Ale jak do mamy dzwonić, sam się zastanów. No dobra, to kończymy rozmowę. Dobrze, ja powiem. Dobra, rozumiem.
Давайте жить там. Давайте. No, trzymaj się tam. Kochamy cię. Ja ciebie też. Pozdrów tam wszystkich, proszę. Nie płacz, Dima, trzymaj się tam. Bardzo cię proszę o to. Trzymaj się. Wszystko będzie w porządku, jestem pewna tego. W porządku. Dobra, rozumiem, papa. Kocham was też, całusy. Czyli po co Rosjanie przyszli zabijać Ukraińców? Jak pan sobie to tłumaczy? No, nie wiem, czekajcie. Скажите, пожалуйста, для уважаемого YouTube, который Może pan powiedzieć YouTube'owi, który banuje wszystkie nasze filmiki, że wszystkie pana łzy zostały wywołane przez co? Moim положением, которым я поставил Moją sytuacją, gdzie ja zhańbiłem państwo. Ale to nie ja na pana przecież nie wywieram żadnej presji, jest tak? Nie, nie. Mamy jeszcze takie pytanie do pana. To, co robimy teraz jako dziennikarze, jest to bardzo ważne, czy nie? Tak, jest to bardzo ważne pokazać, przynajmniej pokazać im tą prawdę, tym, którzy, jak to się mówi, znajdują się za żelazną kurtyną. W Rosji. Czyli panu zrobiliśmy coś? Nie, nie, nic nie zrobiliście mi złego. Czyli dobrze, że panu pozwoliliśmy zadzwonić, tak. No i nie mam pytań już więcej do pana. Coś pan powie tym, coś pan może powiedzieć swoim żołnierzom, jeśli pan chce coś do nich. Chłopaki, którzy moi współtowarzysze i wszyscy żołnierze, nie jedźcie tutaj. To jest bezsensowna strata życia z rozkazu, który... Rozkaz, który w ogóle nie odpowiada ludzkiemu czynnikowi życia i ludzkiemu wyborowi. Ludzie tutaj umierają młodzi ze starymi. I fizycznie nie wiem, czy kiedy wrócę i spotkam rodzinę i tych chłopaków, jak patrzeć im w oczy. Wiem, że u nas połowa tych chłopaków powiedzą, że oni zniknęli po prostu, że oni się... Ale tutaj tak naprawdę ich zabijali jak mięso. Może pan coś jeszcze dodać z historii, to co z panem się stało, może są jakieś niuanse czy coś jeszcze? Może pan chce opowiedzieć o... Bo chcę powiedzieć, że ta obrona terytorialna i w ogóle na wiosce, na wsi jak byłem, to podobało mi się bardzo, jak traktowali nas, traktowani byliśmy przez miejscową ludność. Tak, na początku oni tam przeklinali trochę, a później im powiedzieliśmy, ile mamy lat i co my robimy tutaj. I oni jakoś, szkoda im nas się zrobiło i oni nas zaczęli karmić. Nie faszyści. Nie faszyści. A wie pan, że obrona terytorialna to są zwykła ludność cywilna? Którzy po prostu wzięli broń. Tak, widziałem, starzy ludzie, młodzi, wszyscy z automatami. No, czyli nie z chlebem i solą. Bo myślał pan, że będą z chlebem i solą spotykać was, tak? No nie, nie daleko do chleba z solą. Wszystkie miasta... No, miałem marzenie zobaczyć dzieciństwo. Wiecie, jaką надо остервенелую ненависть иметь просто в Украине для того, чтобы такое вот делать? Rozumie pan, jaką trzeba mieć, jak trzeba mieć znienawidzoną Ukrainę, żeby po prostu
tutaj wysłać. Судя как у нас была одна рация народ. Ну так как у нас было одна чисто jedno radio na rotę fizycznie, to tak pewnie wszyscy mieli. Nie mieliśmy jak się skontaktować, żadnych rozkazów nie mieliśmy, żadnych wskazówek. I to, że nas tutaj w ogóle przywieźli, jak nie zobaczy, dopiero jak zobaczyłem ten znak Chersonie, to zrozumiałem, gdzie jestem. Czyli wszyscy zaczęli rozumieć 23 wieczorem, że apteczki i to wszystko. Dowódca roty, kombat, oni wszyscy osobno jakoś się trzymali z osobna i sierżant, w ogóle nie zadawaliśmy pytań żadnych. Wszyscy nie byli, jacyś byli nieogarnięci, nic nie wiedzieli. Jak myśli pan, czy Rosjanie jakoś się różnią teraz od faszystów podczas II wojny światowej? Faktycznie niczym się nie różnią. Cerkiew, może miasta, cerkwy, miasta zniszczymy. Widział pan Mariupol? Tak. Co zrobi tam z ludnością cywilną? Jak to się nazywa? Faszyzm. Zabija ich ludobójstwo. No może pan mówić, ja panu nic nie wiem. Jeśli pan chce jednak zadzwonić do matki, to możemy jeszcze raz. Mogę wyłączyć nagranie i, albo bez nagrania. Bez nagrania może pan zadzwonić do mamy, do matki. Nie, nie chcę, wstydzę się. Wierzę w emocje pana. Siostra mówi, że nie warto dzwonić do matki. No dobra, to chyba nie warto, jak siostra mówi. Dziękuję. Dziękuję wam państwu.